Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Edy Kadziemiany, jesteśmy w biurze w Ośrodku Kultury przy odbiorze pakietów. Przybyło do nas setki ludzi, no, można powiedzieć, że prawie 1700 uczestników dzisiaj wyruszy na trasy Edy Kadziemiany i na trasę 41 i 28 km uczestników jest porównywalnie bardzo wielu, ponad 800 na najdłuższą trasę i na tą krótszą również ponad 700 osób. Jak widzicie, już niedługo zbliża się msza święta i tych uczestników coraz bardziej do nas tutaj gromadzą się, odbierają pakiety. Również po mszy świętej te pakiety będziemy odbierać. Naprawdę jest dużo wolontariuszy, dużo pomocy z zewnątrz, którzy próbują to wszystko tutaj ogarnąć, żebyśmy organizacyjnie, logistycznie wszystko płynnie poszło. Pomysłem powstania tej inicjatywy tutaj w Dziemianach są siostry franciszkanki z Orlika, siostra Mirona Turzyńska, siostra franciszkanka, która również z resztą sióstr, jak i wolontariuszami, jak również z moją także pomocą i pomocą tutaj administracji, straży pożarnej, policji, zorganizowaliśmy już drugą edycję Edy Kadziemiany i podwoiliśmy ponad nawet tą ilość uczestników z ubiegłego roku, gdyż w ubiegłym roku było ich około 730, a teraz mamy prawie 1700 osób. Jest to koszulka, którą można było nabyć Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Dziemian do Wiela. Każdy uczestnik miał możliwość nabyć taką koszulkę. W przyszłym roku również stworzymy taką możliwość. Jest logo Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, którą stworzyliśmy specjalnie, oryginalnie dla Dziemian. Również dla każdego uczestnika przygotowany jest pakiet. W pakiecie posiadamy odblaski, abyśmy byli widoczni na trasie w nocy, oraz taką pamiątkową gumkę na rękę oraz plakietkę. Plakietkę z również danymi Ekstremalna Droga Krzyżowa Dziemiany Wiele. Mamy również rozważania, które czytamy na każdej stacji Drogi Krzyżowej. Specjalnie również każdego roku te rozważania się zmieniają. Mamy również opis trasy akurat świętego Franciszka z Asyżu, Edy Kadziemiany. Opisane jest dokładnie, gdzie skręcamy, gdzie się poruszamy. Mamy tutaj również opisane mapę wizualnie, gdzie są stacje. I na końcu również posiadamy takie informacje, gdzie możemy się zgłosić w razie jakichkolwiek problemów czy pomocy. Więc są podane numery telefonów i również po całej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej mamy nadzieję, że każdy uczestnik podzieli się swoim przeżyciem i wyśle do nas maila z tym, jak czuł się na Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w Dziemianach. Do Wiela. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpoczęła się o 20 mszą koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Nie wiem, kochani moi, czy wasza decyzja i pójście dzisiaj tą Ekstremalną Drogą Krzyżową to już heroizm, czy też nie. Wiem, że jest to sytuacja, gdzie człowiek nie musi, ale się wysila, żeby stworzyć coś wewnętrznie pięknego, coś bardziej wewnętrznie bogatego, by spotkać miłującego i cierpiącego Jezusa, po to, żeby życie było inne, żeby było pełniejsze światła i pełniejsze dobra, pełniejsze solidarności, pełniejsze ciepła i pełniejsze miłości. Bo tam, gdzie jest Boża miłość, tam jest i nasza ludzka miłość. Tam na szansę, ta nasza ludzka miłość. I więc nasza droga krzyżowa będzie dla was drogą przełomu, drogą zmiany życia. Niech skupienie, determinacja, przełamywanie różnorakich barier fizycznych i duchowych, które towarzyszą tej drodze, poprowadzą na spotkanie z Bogiem samym. Gdy człowiek bowiem przekroczy siebie, gdy nie jest skoncentrowany na sobie, może rozpocząć prawdziwą rozmowę i spotkanie z Panem Bogiem. EDK to wyprawa nocą w zmiennych warunkach atmosferycznych w milczeniu. To marsz ekstremalną drogą przy wspinaczce, schodzeniu ze skarb, ale przede wszystkim to marsz z Panem Bogiem.
Tak sobie wyobrażałem miłość, że jedna osoba podejmuje wyzwania, a druga mówi: wierzę w Ciebie, chcę, żeby Ci się udało. Kilka lat temu wyruszyłem pierwszy raz samotnie, w nocy, na ekstremalną drogę krzyżową. Było to tak przejmujące doświadczenie, że postanowiłem zrobić to jeszcze 7 razy w trakcie następnego roku. Poszedłem do mojej żony i powiedziałem jej o moim pomyśle. W jej oczach najpierw pojawił się lęk, a potem powiedziała: idź. I poszedłem. 7 razy byłem sam w nocy na ponad 40-kilometrowych nocnych wędrówkach, mimo tego, że nie jestem typem sportowca. Gdy już byłem gdzieś na 5. z kolei trasie, moja żona powiedziała mi: wiesz co, cieszę się, że chodzisz na te wyprawy, bo ty się na nich zmieniasz, jesteś po nich lepszy, bardziej wytrwały, można na tobie bardziej polegać. Tak sobie wyobrażałem miłość, że jedna osoba podejmuje wyzwania, a druga mówi: wierzę w ciebie, dopinguję ci, chcę, żeby ci się udało. Teraz moja żona podejmuje własne wyzwania, zarówno sportowe, jak i zawodowe, a ja staram się jej to wszystko umożliwić. Całkowitym przeciwieństwem takiego podejścia jest najczęstsze instynktowne podejście matki wobec syna, które może opisać komunikatem: synku, boję się o ciebie, lepiej zostań przy mnie, bo może stać ci się krzywda. Takie podejście mrozi, blokuje, podcina skrzydła. Jest to bardzo smutne, że wiele osób wychowywanych w ten sposób nie umie, nie chce wznosić się na wyżyny swoich możliwości, chociaż w głębi serca każdy o tym marzy. Maryja zachowuje się wbrew swoim opiekuńczym instynktom i również dzięki niej Jezus zbawił świat. Panie Jezu, pozwól mi raczej zaufać moim bliskim, raczej dać im wolność, raczej wspierać w ich wyzwaniach, niż blokować ich własnymi lękami. Pozwól mi też odkryć moje własne wyzwania i znaleźć drogę ich realizacji.